i z Kielc, i z Wadowic, i z Wrocławia. Tak się złożyło, że w czasie choroby stanęły przy mnie. Poświęciły swoje zdolności medyczne, aby mnie uratować. Jeżeli doktor w szpitalu odzywa się do mnie tak, ja mówię: panie doktorze, dziękuję za uratowanie nogi. A on mówi tak: dziękuję tam, a później tej, która tu stoi, i jej koleżanka. To ta psalmistka, która wydobywa najpiękniejsze melodie świata. Nie tylko znawca medycyny, ale i dziękuję wam, siostry. Dziękuję przyjaciołom, wszystkim. Dziękuję rodzinie i ze Stalowej Woli, i z Wrocławia, i z Rzeszowa, i obecnym tu służbie liturgicznej, nie znacie zawsze, lektorzy, jacy przystojni księża, co jeden to ładniejszy, warto być księdzem. O, jak warto. To najmniejszy rąbujemy. Mieścimy się w czasie, dwie godziny. No dziękuję przedstawicielom Bielska-Biała. Rada Budowy Kościoła z panem prezydentem, Rada Duszpasterska i rodzina Grzegorzów, przyjaciele. To na koniec świadomie zatrzymałem Bielsko-Biała, aby utrwalić, jaka tam piękna panowała współpraca. Na koniec ziemia pilsneńska, ziemia ojczyźniana, ziemia moja, bądź pozdrowiona i wy, rodacy, którzy niesiecie trudy i znoje bytowania na tej ziemi. Ale i radości. Cieszcie się sobą i bądźcie dumni, że z tej ziemi wyszli synowie i córki, którzy wam nigdy wstydu nie przynieśli. Niech tak będzie i trwa. Po błogosławieństwie będą rozdane pamiątkowe obrazki. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.